Hejcie, siemano, witajcie z tej strony po raz kolejny Stevie, a to jest kolejny materiał na naszym kanale i kolejny odcineczek ze świata drużyny B. Jak zawsze jest ze mną oczywiście Woski. Hej, siemano, to ja jestem Woski, witam was w kolejnym odcinku z B-Worlda! Tak jest, i jeśli pamiętacie lub jeśli... Podejście twojego intra. Dokładnie. Jeśli pamiętacie lub nie pamiętacie, to w poprzednim odcinku... Laboratorium to chyba miało być, nie, Woski? Także, coś w tym stylu właśnie. No, także zrobiliśmy sobie takie laboratorium, znaczy Woski w sumie to robiliśmy to razem na odcinku, a na między odcinkami Woski tutaj to podokańczał. I zobaczcie, tu mamy taką mapkę, to mi się najbardziej tutaj podoba. Naprawdę fajna sprawa. Zawsze jest mój dom. Gdzie? A widać go? Tu. O, faktycznie, tam zobaczcie, u góry jest statek Woskiego i bunkier Woskiego. Koniecznie zostawcie kciuka w górę, koniecznie zostawcie subskrypcję i dzwoneczek, jeśli chcecie więcej takich filmów z dinozaurów. No i tak, to jest ta dolna część naszego parku. Możemy, zobaczcie, w ogóle tutaj wam nie pokazałem. Tak wygląda to po bokach, to jest tutaj wszystko, te analizery do naszych dinozaurów. Tutaj nasze dinozaury będą się robiły. I właśnie, bo już jak o tym, no to na tym odcinku ogólnie będziemy szukali nowych dinozaurów, pierwszych dinozaurów, które będziemy mogli umieścić, dzięki. Ja cały czas mam wielką nadzieję, że uda nam się wydropić jakieś skamieliny T-Rexa. No zobaczymy, co z tego będzie, na razie mamy tylko pomnik T-Rexa. Dwa odcinki wcześniej, B-Worlda to wiecie, że takie coś dziwne powstało tutaj, to niby jest dinozaur. Później poza odcinkiem sobie pomyślałem, że to trochę kurczak wygląda. Ja też. Nie? Taki kurde, no w każdym razie to miał być T-Rex. W każdym razie tu jest most, tutaj będzie dalsza część parku, a tutaj są dwie pierwsze klatki na nasze dinozaury. Te dinozaury na razie będą w tym miejscu, ponieważ one będą musiały... Już? Okej? Okay. Poziewałeś? No. Dobra, to wracając. Mamy tutaj dwie klatki i przechodzimy teraz do kopalni w poszukiwaniu skamielin i zobaczymy, jakie dinozaury z tych skamielin wylecą i po prostu te dinozaury tutaj umieścimy. Krótko i na temat. Okej, mieliśmy małe problemy techniczne. Ja miałem, trochę mi się zacinało, pewnie dalej się będzie zacinać, jeśli tak to sorki. Ale tak, wracamy do kopania, wracamy do szukania naszych skamielin. Tutaj jest ta nasza dziura, oczywiście Woski musiał mnie znowu zabić. Także dlatego jesteśmy u góry, bo musiałem iść po swoje itemsy. Ale co tu w ogóle, lawa płynie? Dobrze, że mam zbroję. Okej. Woski, co tutaj wykopałeś? Oczywiście pełno potworów tu jest, bo jakżeby inaczej. Czekajcie, weźmiemy ten swój mieczek. Pozabijamy te zombiaki, które tutaj są. Dobra, chyba już mi się Minecraft nie zacina, ale nie jestem pewien. Także jeśli się będzie zacinał, to musicie mi wybaczyć. Poza odcinkami to ogarnę. Ale zobaczcie w ogóle, co Woski tutaj zrobił za wielkie wykopaliska. W ogóle jest tu jakiś chęski. Otwieramy tego chęskiuba? No to otwieraj. Otwieram, dobra. Otwieram część cube'a, zobaczymy, co nam wydropi. Te część cube'y to jest naprawdę fajna sprawa na odcinki. Wow! Zlagowało mi, ale coś się wydarzyło. Patrzę tu na dole. Co ty tak działasz dzisiaj? Ej, coś się wydarzyło, czy co to się stało? Potworek. No co nie, to jest jakiś... Armor stand zwykły. A to... O. Głowę bierę. No zabrałeś mi wszystko. Czemu ty musisz wszystko zawsze kręcić na tą głowę? No widzę właśnie. No dobra, Woski, ale powiem ci, że do twarzy ci w tej głowie. No dobrze wyglądasz. O, jeszcze najlepszy item. Ja zobacz, motykę diamentową, moja. Daj mi motykę diamentową. Moja. Dobra, nie, w sumie motyki nie chcę, dobra. Okej, masz. Nie, masz, nie chcę. Masz. 2000 years later. Masz. Dobra. Masz. Pokaż mi, co wykopałeś. No to wszystko i teraz szukaj skamielin tutaj. Ty żadne mi teraz Ty jak ty to robisz, że ci za każdym razem, każdym jednym uderzeniem wylatują nowe skamieliny, bo mi nic nie chce wylecieć. O, znalazłem kolejne. A mi nic nie wylatuje. Serio tak masz? Ja nie mogę, czekaj, były pełno syfu. O, kolejne. Pełno syfu mi się na razie zbiera. Dobra, chociaż ty nas zbierasz, to wystarczy. O, kolejne. I zaraz udamy się do naszego nowo powstałego laboratorium i sobie po prostu jakieś pierwsze dinozaury w nowym miejscu zrobimy. Wow, co tu się wylało? Co tu się dzieje? W którą stronę ja poszedłem? Może gdzieś indziej. Mam kolejny chance cube. O, i kolejne skamieliny. Chance cube, ja go otwieram. Oj, kolejne skamieliny. Oj, kolejne skamieliny. Wow, TNT tam było. Ty, w ogóle co ja tu mam? Zobacz co ja mam!
Patrz, obróć się. O. Mam działo konfetti, ale nie wiem jak go użyć. O, zabieram moje, nawet nie oddam. Chyba się nie da użyć tego za bardzo. A jeszcze szukamy, czy styknie? Myślisz, że styknie? O, pierwsze skamieliny. Jakieś tam dostaniemy. Myślałem, że mi wydropiło skamieliny. O, i kolejne skamieliny. Mi tylko scrap metal wylatuje cały czas. Ej, jak ty to robisz? Ja tylko tu chodzę i kopię. No to jest najlepsze, nie? Że ty chodzisz... O, dobra, wyleciały jakieś tutaj, nawet nie zebrałeś ich. Mam, no. Zbieram za tobą. Ale to też nie tak często wylatuje, na to wychodzi w takim razie. Oj, dobra, kolejne. Stary, bo takie dziury porobiliśmy. I kolejne. Takie dziury w mapie porobiliśmy, że chyba starczy, co? No to możemy wracać. W ogóle fajnego hatsa. Oj, kolejne. No dobra, wracamy do naszego parku. Woski tutaj już jest. Także wchodzimy tym jego tajnym przejściem, które zrobił, do którego się strasznie ciężko wchodzi, bo trzeba wyczuć. Bo się od razu zamyka. Ale dobra, jesteśmy. Okej, to co, mamy skamieliny, mamy... No i musimy tutaj teraz, do tego. Musimy teraz właśnie to powrzucać, to, a ty, aha, bo ty czasówki po bokach poustawiałeś. No. To jest dobre. Tak jak mówię, kilka odcinków z dinozaurów już były, także pewnie widzieliście, jak dinozaury spawniliśmy. Jeszcze mamy kilka DNA właśnie. Jeśli nie widzieliście, to poprzedni odcinek musicie koniecznie zobaczyć. Zobaczcie, woski już DNA wyjął, także jest git. No i teraz wszystkie dinozaury, które będą robione, to będą robione w tym miejscu, nie w tym bunkrze u Woskiego, który widzieliście na tym nawet odcinku, jak umarłem, tylko tutaj w tym miejscu. Oj, coś zepsułem, sorry. Ban! Przepraszam, nie banuj mnie, przepraszam, już nie będę tak robił. Mogę w ogóle zbanować? Zban? Możesz, nie rób tego, nie próbuj, nie próbuj. Masz tu expa. Dobra, robi się, ewentualnie czekaj, można to jeszcze rozłożyć. O, teraz jest git. Patrz, skopanie expa mam tyle. Ej, ale zobacz to. 30 poziom. Zobacz, jeszcze są jakieś relik skrapy. I z tego jak cały czas coś wylatuje też. Ale to tam nie jest chyba potrzebne, nie? Bardziej, o, to jest tu z boku. Bardziej nam zależy na tych dinozaurach. No. A ty już zebrałeś to. Gdzie ty to? Do skrzynki, nie? Tutaj wkładasz wszystko? No, tylko same DNA tam. No, dobra. Zobaczcie, mamy DNA jakiegoś Diplodocusa, mamy jakieś coś tam. I jeszcze jakiś inny. O, teraz Woski nam tu dorzucił tych dinozaurów. Także będą naprawdę ciekawe dinozaury, fajnie było. Jest gdzieś jakiś T-Rex? T-Rex. Chyba T-Rex to nie ma tutaj. Tyranozaurus powinien być, powinno być napisane. O, jest. Co, jest Tyranozaurus? Jest 5% szans, żeby dostać właśnie DNA. Ej, wiesz co jest dobre? Jestem u ciebie w tym bunkrze jeszcze, nie? I tutaj jeszcze jajko jest, które się nie wykluło cały czas. Wiem. To jest ciekawe. A to było z miesiąc temu? No to był z 3-4 odcinki temu, stary, to spoko. Nie wiem, coś, może trzeba je wysiadywać czy coś. Weź może usiądź i do końca odcinku siedź na tym jajku. Nie wiem o co chodzi, powiem ci, dziwna sprawa. I teraz muszę iść do góry. I jest taka misja, bo jest ciemno i zaraz mnie coś zabije, bo Woski takie, o, dziękuję. Woski takie mody przecież pododawał, że tu wszystko, o, nawet w dzień tutaj pełno potworów jest. Jakiś jeździec na koniu. To użyj bedpeta. To jest Woski wszystkie DNA, które mamy, czy jeszcze coś jest? No, czy to jest wszystko? To wszystko z tego. Wszystko? Przecież tyle żeśmy się nakopali i tylko tyle? Serio? Jeszcze trochę mam w domu, to czekaj, przyjdę grup, z tym. Grup Stevie Minecraft. Masz jeszcze tam w chacie? To dobrze. No, jakieś może stack mam. To dobrze, tak żałuję chyba, że ten grup rozwaliłem, bo wyleciało pełno motyk teraz. Ale to są te tablety, czy co to tam? Z tego nie będzie kości, znaczy kości, DNA. Ty jesteś nie... DNA. A nie, dobra, tu rozłożyłeś, dobra, coś tu wychodzi. Ej, jakiś tiktalik DNA, zobacz, zielony, coś innego. No czekaj, tutaj ale, dobra, odłożę jest. To wszystko. Coś tu jest, coś tu będzie jeszcze. Dobra, ja biorę tego tiktalika. Ja tutaj dobra. Wszystko też zabieram. Zobaczcie, trochę tych dinozaurów mamy, są, znaczy dinozaur, na razie to jest DNA. Trochę tego DNA mamy, jest DNA takich żółtych dinozaurów i takich... zielonych. Nie wiem, czy to się czymś różni, może to są wodne i ziemne takie, nie wiem. Także zobaczcie, mamy jeszcze trochę mamy tego. Kości tutaj, może coś docenimy z nich, zobaczmy. No i Woski mówi, że jeszcze z kości tego. Może coś wydropić, także patrzymy. O,
Nie, bo mi tym bone razem, zobaczmy, przy... O, mamy DNA jedno. O, czyli zobaczcie, z kości... O, i kolejny też... DNA. I kolejny DNA. DNA nam wylatuje. I teraz zobaczcie, wszystkie dinozaury, które znajdują się w tej skrzynce, muszą... Znaczy muszą, postaramy się po naszym parku gdzieś rozłożyć. Także tu jest mapa naszego parku, na razie to wygląda tak i zobaczymy. Tu są dwie pierwsze zagrody. Tutaj o, na mapie nawet widać. Które chcesz? Ten i... Ten i ten, małego. A może ten, i chyba ten może będzie ten. Mały. Który? No dobra, to wybierz ten dinozaury. To wybierz dinozaury i teraz trzeba je zrobić. A nie mamy maszyny chyba, nie? Żeby zrobić te dinozaury. Mamy teraz. Tu je. Żeby tu. Jajka. A to jest to, dobra. Czyli co, to się wrzuca i na dół, no, na dół się dawało jakąś taką dziwną substancję. Kiedyś było to mleko, woski mówił, a teraz no. To się coś innego daje, bo zmienili to. Miejmy nadzieję, że to zadziała i nie będziemy mieć Feilosaurusa. Zobaczcie, jest biogo właśnie, bo jeszcze jest coś takiego jak fail. O, i mamy faila. O nie, fail. I patrz, rozwaliło się w ogóle. O nie, no czemu i tego... Dywany mi rozwali. Robi się, biogo jest i teraz jeszcze jednego spróbuj. I mamy tutaj o, dobra, jajca. Jest pierwsze jajko, jeszcze jedno jajko nam potrzebne, tylko weź nowe DNA, bo tam to widzisz, co się stało z tamtym. Mamy już tutaj. Masz dwa jajka? No. To dobrze. Było słabe, jakby tam uciekły i rozwaliły cały park. No właśnie, woski, ja nie wiem, czy te metalowe kraty w ogóle będą wystarczająco stabilne na te dinozaury. Zależy też, jakie te dinozaury mamy, nie? Bo jak są mniejsze, to powinny dać radę, a jak nie, to nie. Wiesz, jak co się dzieje. Wiesz, co było z poprzednim dinozaurem, nie? No. Tylko, że on się w ogóle teleportował, przez bloki przenikał. Jeżeli teraz to się rozwali, to kończymy sezon. Okay, ale to i tak tego woski teraz nie zobaczymy, bo one przecież dopiero będą musiały się wykluć, to nie wiem, czy będziemy czekać, czy nie, bo widzisz tamto no, u ciebie... Czenki będą załadowane pomiędzy odcinkami, to powinno zadziałać. Aha, no dobra. Także mamy zrobione zagrody, to jest na razie takie malutkie, ponieważ nie chcemy, żeby te dinozaury nam uciekły, a później może rozbudujemy to, zobaczymy. Czekaj, musimy jeszcze tutaj fidery rozłożyć, żeby nie zdechły z głodu i wszystko będzie okej. Okay. Aha, czyli to jest, fidery to jest to takie do jedzonka dla nich, tak? No. One sobie tam stamtąd pokarm pobierają. Okej, okay, rozumiem. Także woski. Ła, coś tu zrobił, ale żorcia, nie? Ja nie mogę. Ja się nie dziwię, że później serwer nam zacina, jak ty tutaj spamisz tak tym wszystkim. Klon, tylko wszystko, u woskiego jest wszystko, masz motykę, czekaj, sklonuję ci, masz pochodnie, czekaj, sklonuję ci, masz ten blok, sklonuję ci, u woskiego się wszystko klonuje, a co będzie stary, jako będzie tak jak z tym jajkiem, że będzie, nie będzie chciał się wykluć? Dobra, także mamy maszynki do jedzonka dla naszych dinozaurów i co jeszcze potrzeba, powiedz? Steaki. Stejki, właśnie, bo do tego trzeba jeszcze jedzonko. A one jedzą chleb, czy nie jedzą? Bo ja mogę tu właśnie włożyć, a dobra, mam. Że... To ja i to wrzucę i zobaczy się potem. No ja coś tu wrzuciłem im. Także jest chyba git. Dam może do jednej... Ej, ale do jednej chleb, do drugiej tej stejki, daj. Aha, i ta maszyna pobiera chyba to już, nie? No. No widzę właśnie, że znikają te chlebki. Okej, działa. Okej. Czyli zobaczcie, mamy tutaj na dole taką maszynę, która idzie przez te hopery jakby do skrzynek i właśnie z tych skrzynek jest to żarcie pobierane do tej maszyny, którą tu widzicie. I tak wygląda ta maszyna. Także fajna sprawa. Weź to oświetl trochę, jeżeli masz pochodnie. No mam trzy całe, możesz mnie sklonować, jak masz czym. Masz tu. Dobra, czyli mam to oświetlić, tak? Dobra, misja oświetlenie. I jeszcze potem chyba to podwyższymy o jeden poziom tych Iron Barsów. Nie, myślę, znaczy ile są? Trzy kratki, no można jeszcze jeden podwyższyć. Na wszelki wypadek, jakby tutaj mnie chyba nie będzie jakiegoś wyskoczyć. Jakiegoś właśnie super dinozaura, który super wysoko skacze czy coś. Nie wiem, ale gdyby mieliśmy te Force Feedery, to jedna kratka była pomiędzy tym. Gorzej jak się jakiś zespałni latający, to będzie lipa. W ogóle tam coś się zespałniło, Dicer jakiś, co to jest? Co to za potwory? Okay, mamy tu jedno jajco, tu drugie jajco. Zobaczcie, woski rozstawił jajca. Nie popychaj jajca. Go! Ja go nie popycham, a w ogóle one nie przejdą, nie przeten... W ogóle jakie... Tu jakie co mini go, jest! Ty, co to, go popychasz? To jakie mini jest, zobacz stary. Ale dobra, patrz, przez, go przez ogrodzenie nie przelatuje, także jest dobrze. Dobra, i co no okay, widzę właśnie. I co, czekamy, aż się wyklują? No, w kolejnym odcinku pokażemy, jak tutaj będzie przepięknie.
Także słuchajcie, mamy nadzieję, że odcineczek wam się podobał. Ze mną był oczywiście Woski. Jeśli tak, to chcecie ja. Więcej takich odcinków, to koniecznie zostawcie kciuka w górę. I jeśli chcecie więcej... Ja nie zostawię. ...dinozaurów, w ogóle jeśli chcecie zobaczyć te dinozaury, to musicie być na kolejnym odcinku z B-Worlda, także trzymajcie się. Albo na moim odcinku. Albo Woskiego na odcinku, także trzymajcie się, hej.